W dzisiejszym odcinku odzoomujemy troszeczkę rynki, pokażemy Bitcoina z dala, srebro, złoto, jakie są jeszcze potencjały. Przejdziemy przez pary dolarowe, które dzisiaj, zobaczcie, piękny zielony rządek, a tutaj widzimy większość czerwonych, większych, tu takie malutkie tylko wzrosty. Więc teoria tradowania do USD w tym cyklu się tutaj bardzo potwierdza. A także przejdziemy przez serię różnych wiadomości, pokażemy, co tutaj się dzieje, jakie właśnie nowości są na Crypto Bubbles. Powiemy też parę rzeczy o Unibright, o spadku dolara, co to w ogóle oznacza, biedzie, jaka zagląda w USA, a także przez zakredytowanie pokażemy, jak wizualnie to wszystko wygląda i pokażemy, jak powoli woda wlewa się pod polskie strzechy, czyli widoczność ofert już zaczyna tutaj nam lawirować. Więc jak Was to interesuje, zapraszam na odcinek. Jedziemy! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Moment, zobaczę tylko, czy gra. Tak. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Więc do rzeczy. Zaraz wyłączymy te wszystkie dzisiaj różne oznaczenia. Tylko szybko spojrzymy sobie, gdzie jest Bitcoin jeszcze. Zobaczcie, mamy tutaj trzy takie głowy. Czyli jest to typowy double bottom. I w tej chwili albo przerodzi się on właśnie w double bottom i pęknie dzisiaj, zobaczcie ile jest energii, i pęknie dzisiaj ta tutaj linia. Głównie interesuje mnie poziom 11463. Jeżeli pęknie ta linia, no to wtedy będziemy mieć target do rzędu, tylko to wyłączę, tu wcześniej był double właśnie, o, target do rzędu. Właściwie możemy zmierzyć to od tego tutaj do dolnego rzędu do 12 tysięcy prawie, że. Więc Bitcoin nie zwalnia, idzie dalej. Tu mamy ten korytarz, który ja wcześniej już narysowałem troszeczkę. Zaraz go sobie powiększymy. Zobaczcie, bardzo ładnie on nam się tutaj ustawia. Ja może go wezmę w takiej chwili. O, i teraz nadal jesteśmy tutaj i zachodzi ta konsolidacja. Zobaczcie, jak ładnie mamy tą konsolidację. Zawsze jak coś wybije się do góry, mówimy, że będzie dystrybucja i trzeba obserwować, to wczoraj właśnie to mówiłem, tylko nie pamiętam, czy na wideo, czy na Telegramie, bo na Telegramie też nakręcam market update'y, to zawsze jak jest coś takiego, po prostu idzie i tutaj jest, tu idzie jeszcze dalej i potem jest ten taki wzrost i potem mamy coś takiego, to jest ta faza dystrybucji, która tworzy zazwyczaj taki range. No i wtedy nie wiadomo, czy będzie to po prostu taki double top i spadek, czyli ona poleci sobie tędy, czy po prostu uformuje się w tym range'u, uformuje się po prostu w jakąś formację na bierze, na przykład wzrostową, że będzie można wyznaczyć linię tutaj trendu i utworzy nam się trójkąt o właśnie tej równej podstawie. To jest takie typowe wyjście, które ja stosuję i wtedy dogrywam to z jakimiś współczynnikami, ale jest to, powiedzmy, taka moja, no nie strategia, tylko taka moja droga rozumowania tego wszystkiego. I jak sobie zobaczymy na właśnie trajektorię tutaj energii, to zobaczcie, mam bardzo dużo. MACD do tego pokazuje nam już histogram, że zmniejsza się, widzicie? Zmniejsza się, to jest kolejny taki dowód na to. Co prawda jeszcze nie mieliśmy tego crossu, także jeszcze spokojnie. Startujemy z bardzo wysoka, ale co mnie przekonuje? Przekonuje mnie to, że Bitcoin nie pójdzie w górę, nie wiadomo ile, będzie miał tę konsolidację. I tutaj bodajże jak wyłączę to wszystkie te gadżetowo, to tutaj właśnie, pamiętam to, te wyjścia, też było tak, przełączymy sobie tutaj na, o, też sobie to było tak, że zobaczcie, jak energia spadła tutaj na tej dniówce, to też każdy, o rany, hype, i on tutaj konsolidował, i aż wkonsolidował się tutaj, zobaczcie, w ten taki ładny trójkąt, i potem było wybicie, i zobaczcie, było potem wybicie, następnie mieliśmy spadek tutaj cyklu, ale energia cały czas rosła, i bum, do góry. I potem znowu, tu mówimy o przerwach w dniach, zobaczcie, 28, 6,
Okay, czyli jakiś tydzień, czyli po każdym wybiciu był tydzień takiej przerwy. I teraz zobaczcie, mieliśmy wybicie, energia nam spadła, no i ta energia tutaj kontraktuje, więc zobaczcie, mniej więcej tydzień był, tak? Czyli 28, 29, 30, 31, 32, drugi, trzeci. Coś tutaj powinno się pojawić i zobaczymy, czy będzie taki szybki tej przekaz tej energii. Pewnie może też być trwać to, na przykład tak jak tutaj trwało 14, i było to do 25, czyli mamy 6, 11 dni. No i 12 był tym strzałem, więc może być tak samo, bo tutaj energia też spadła, tylko że nie aż do takiego niskiego poziomu. Więc powiedzmy, że będziemy mieć 14 dni na przykład. To by dało dużo powietrza dla różnych innych altów, może na przykład naszego sezonu, bo spójrzcie, mamy tutaj wybicie na tygodniówce. Ok, bardzo duże wybicie. Wyszliśmy poza ten poziom niebezpieczny 10500, 10600 i w tej chwili zobaczcie, ile mamy tej energii tutaj. Natomiast na dniówce, w sumie to co ja tutaj będę Wam pokazywał, pokażę Wam to tak, jak ja to mam zawsze ustawione. Niedługo właśnie już będę miał inny setup w ogóle zrobiony, więc będzie jeszcze lepiej i jeszcze będzie można szybko lepiej to wszystko pokazać. O, dobra, mamy, to jest który? To jest na Bybicie pokazujemy. To w sumie weźmiemy tu i tu będzie to samo, tak? Bybit. Musimy tylko, nie wiem czemu akurat ta druga właśnie mnie załapuje, nie mam pojęcia. Chyba to jest przez Brave, nie do końca tutaj tak to działa. Powyłączam tylko te przeszkadzajki. Tak jakby nie pamiętało ustawień na drugim koncie, no ale mniejsza z tym. No i zobaczmy. Tu mamy tygodniówkę, zobaczcie, i to jest ta świeca. I ta świeca tygodniowa, tutaj po prawej stronie mam dniówkę. Tylko przełączę na ten sam wykres tutaj. O, zobaczcie. Tutaj mam, na tym samym mam, tutaj mam dniówkę, tu tygodniówkę. Czyli jedna świeca tutaj, to jest 7 świec w tym po prawej stronie. No i patrzcie, mamy 7 świec. Przesuwam dalej. I już mamy tutaj ten strzał do góry. I jeszcze nadal ten tydzień trwa, ok? Czyli tutaj mogę przesuwać to dalej. Widzicie, ta świeca po lewej już się, ten gauge po lewej już się nie rusza. Więc w tym momencie nadal mamy rozpędzoną tygodniówkę, patrzcie, ale ta dniówka potrzebuje teraz troszeczkę tutaj się połapać. Więc zanim ta tygodniówka coś zrobi, mogłaby zrobić malutki pullback gdzieś dotąd, to ta dniówka będzie cały czas tu progresowała, będzie szła bokiem, tym samym się odradzając. Więc to nie jest tak, że nagle jak ktoś pójdzie do góry, to będzie bum, szło do góry nie wiadomo ile, ok? Pamiętajcie, że to tak, jakbyście po prostu gdzieś biegli i mamy jakąś tutaj, nie wiem, ogromną górę i no i wspinamy się na Mount Everest, więc pierwsze tutaj będzie nasz pierwszy camp, tak? Potem będzie tutaj nasz drugi camp, tylko Kuba wrócił, i potem będzie powiedzmy trzeci camp, tak? I czwarty będzie już chorągiewka, więc tutaj musimy złapać oddech, tutaj musimy złapać oddech i tutaj. Więc jak widzimy, że ta tutaj jest wyczerpana, to ona będzie musiała złapać oddech. A no to tak jak ten z synem, co mówiłem. Ojciec jest gotowy, ale syn nie i trzeba trochę poczekać. No, ale obie idą w tym samym kierunku, rozumiecie? Więc nie jest źle. Co innego, jakby ojciec tutaj już był tak zmęczony, że olej Boga, to nigdzie by to nie poszło, aż ojciec by się odrodził. Syn mógłby wyjść, ale powiedział, a piździec, za zimno, wracam. Ok? Także jesteśmy na takim dobrym to ustawieniu, że to się w pale nie mieści, ale spokojnie. Będziemy tam, tylko no, przygotujmy pierw sobie jakąś pizzę i tam pojedziemy z tematem. Jeszcze teraz obejrzyjmy sobie złoto. W takim zoom-aucie. Zobaczcie. Złoto, to jest 2011 rok, dopiero osiągnęło swój taki tutaj all time high, ok? Czyli mamy 1974. W tym miejscu, może jeszcze troszeczkę mamy mocy, no i jeszcze mamy troszeczkę mocy, teraz może tutaj zobaczymy sobie na miesięczniówce, bo to jest bardzo dużo danych. Jeszcze mamy mocy na miesięczniówce. Tu był ten ruch zapoczątkowany za 1200, to był dwa lata temu. I potem było właśnie drugi taki dolny był w maju 2019 roku. I potem wszystko powaliło się do góry. Ale to jest dopiero początek, bo zobaczcie, długość tego ruchu to jest 69%, 70%, ok? A długość tutaj tego ruchu, to był oktober 2000, to był tutaj kryzys 2008 roku. Zobaczcie,
długość tego ruchu to jest 50%. Więc dopiero zrobiliśmy pierwszy krok. A gdzie później dojść do szczytu? Jeszcze 80%. Drugie. Czyli złoto wychodzi, że śmiało możemy dać teorię, że będzie kosztowało około 3,5 tysięcy. Widzicie teraz, że to nie jest jakieś, nie wiem, gadanie od nie wiadomo czego? To wszystko ma swoją podstawę. My, pamiętajcie, że my jesteśmy dopiero w tym pierwszym tutaj etapie. Ten kryzys się nawet nie zaczął. Właściwie to tutaj spadamy, w 2006-2007. Okay? I to już rośnie. Tu jest ten kryzys, a to już rośnie. Rozumiecie? Więc nie wiem, ale zapowiada się na niezły rajd i tym samym koniec systemu. Ktoś mówił też o srebrze, że no już jest za drogie. Zobaczcie, srebro tak samo do pierwszej tej fazy kryzysu 116%. To powiedzmy tutaj, no nie będę liczył tego dołka tutaj, chociaż tak samo policzyłem. Zobaczcie, 116%, 120%. To jest dopiero pierwsza faza. Druga faza, 150%. Druga faza, czyli oj, już mi się tutaj nawet nie mieści skala. Czyli druga faza, 150%, $60. Widzicie? A to jest dopiero początek, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy takiego krachu, jakiego teraz będziemy mieć. Więc widzicie, ile jest tego wszystkiego jeszcze do zrobienia. DXY. Dużo właśnie teraz ekonomistów wypowiada się o tym DXY, co tutaj jest i w ogóle. Więc jak sobie zobaczymy tutaj w tym price boxie, który już jakiś czas temu narysowałem, ten DXY jeszcze ma tutaj pole do wyjścia. Ale dlaczego ten DXY maleje? No, DXY jest reprezentowany przez pewność waluty fiatowej, więc mamy tutaj dwie rzeczy, czyli obligacje, ok, obligacje oraz mamy tutaj właśnie takie rzeczy jak w obligacje 10-letnie i właśnie obligacje skarbowe, a także wszelkiego rodzaju akcje, czyli no tutaj chodzi o stopy procentowe, ok? Więc to jest taki pewnik dla tego dolara. Więc jeżeli stopy procentowe idą na minus, ok? Obligacje skarbowe są coraz bardziej spychane w dół, też na minusowy procent, ok? Akcje są po prostu pompowane za darmowe pieniądze, więc jaka to jest pewność tego dolara? Jak on jest pewien? No już na samym takie przetłumaczenie, że jeżeli spada wszystko, co za nim stoi, jest nieciekawie, no to już chyba jest źle, prawda? Więc dodatkowo jeszcze Chiny ładują się właśnie w tę cyfrową walutę i tym samym daje to nowe pole manewru, bo banki wtedy będą, no niepotrzebna będzie cyfrowa waluta, rząd będzie mógł sterować całą walutą. Okay? I ta waluta będzie mogła przenosić różne rzeczy gdziekolwiek, przez granicę. Czyli tym samym system dolarowy nie będzie potrzebny. Tak jak mówiłem wczoraj, że jeżeli chcemy przenieść walutę z kraju A do kraju B, i no to tutaj w tym zmienniku potrzebny nam jest USD, dlatego że to jest ten SWIFT, tak? I tutaj musi zostać zamiana, a potem my dostajemy tą swoją walutę, którą tam, nie wiem, na którą wysyłamy. Czyli jak PLN wysyłamy do Polski, używając euro, ok, euro, a tutaj są PLN-y, to tutaj jest dolar. O, tu jest dolar. Tu wszędzie jest dolar. I używając takiej cyfrowej waluty, mamy, boom, zmianę. Mamy tutaj walutę X i tu X. I nas nie interesuje. I wtedy właśnie ta cała hegemonia dolara, no, może zostać zachwiana. Nie zostanie ona zachwiana od razu, spokojnie, no, potrzeba wielu lat, bo to jest wielu ludzi z tego korzysta, wiele firm zakredytowanych, wiele jest różnych rzeczy, ale już zacznie się zmniejszać rola tego dolara i będzie się zmniejszała. Tym samym rola Azji i tamtych państw będzie rosła i tam biznesy będą rosły, a tutaj no, będzie nieciekawie. Chyba że wstąpicie właśnie na drogę tutaj blockchainu i cyfrowej rewolucji, wtedy będzie to całkiem nieźle. Przejdźmy sobie teraz może do cyfrowych tutaj USD Ripple. Ok, więc Ripple w tej chwili zaczyna wychodzić. Zobaczcie, tak jak to narysowałem o wiele wcześniej, wiele na grubo wcześniej przed tym, w tym punkcie, który zaznaczyłem, ta czerwona linia, będzie kluczowe wyłamanie. Więc w tej chwili
Widzimy tutaj ładną ścianę, ale spokojnie, to jeszcze nie jest to. I obejrzyjmy sobie Ripple na przykład na miesięczniówce. Zobaczcie, ile mocy Ripple posiada na miesięczniówce. 45, a na tygodniówce? Nadal dużo, a na dniówce jest już wyczerpane. Więc co z naszym wejściem na górę? Tu wchodzimy, zobaczcie, wchodziliśmy na górę tutaj, to był kamp numer 1. Tutaj wchodziliśmy na górę, tu jest kamp numer 2. Więc co teraz można było zrobić? Troszeczkę tutaj bokiem pójść, tutaj, nie wiem, posikać sobie na śnieg, żeby było złoty śnieg zrobić i odpocząć i znowu w górę. I kto wie, może właśnie to będzie wtedy ten ruch, który zacznie pompować w górę i przynieść nam Ripple na poziomy, powiedzmy, 40 centów, a jak tutaj dotkniemy we wzroście właśnie tego kanału, no to wtedy są bardzo intensywne wzrosty i kolejne poziomy to 50 centów, 70 centów, dolar, a nawet koniec tego kanału 4,38. Także widzimy, jest tutaj całkiem nieźle. Jeszcze tutaj mieliśmy, a dzisiaj dałem taki setup Iris, IRIS, tak? BTC i dolarowy. Zaraz zobaczę, który dokładnie. O, tutaj. Zobaczcie, tutaj Iris. Dałem ten setup mniej więcej tutaj na momencik. O, dałem ten setup tutaj na 507, 508. O, 507, 508, tutaj na linii. No i powiedziałem, żeby już szybko dywan brać na tym. I potem spadło, tak jak mówiłem, na retest. I znowu idziemy tutaj do góry, zobaczcie. Także kupowanie retestów jest całkiem dobrą sprawą. Pamiętajcie, że Iris Network jest używana przez chiński rząd jako jedna z tych podstawowych 6 blockchainów. Tutaj te wybicie z tego trójkąta są potwierdzone wolumenem, więc teraz ja będę dawał setupy właśnie na Iris BTC, gdyż no, będzie to prawdopodobnie będzie silniejsze od Bitcoina, jeśli chodzi o to. Jeszcze tutaj mamy dobrym setupem jest jeszcze Litecoin. Zobaczcie, energia już działa. Tutaj co prawda już jej nie ma, więc potrzebujemy tylko małej regeneracji i Litecoin, wyłączę może to wszystko, Litecoin prawdopodobnie będzie wchodził w ruch silnie paraboliczny, więc na mniejszych osiach czasu jest już to wszystko. Zobaczcie, tu było wybicie, tu jest takie wybicie wolne. Jeżeli Litecoin teraz przejdzie przez tą granicę 59, ten target tego włamania jest tutaj, widzicie, no to dalej będzie iść tak jak Bitcoin i być może dojdziemy do poziomów wyjścia z tego tutaj karambolu i do poziomu 85. No i tutaj pewnie się zatrzymamy, więc Litecoin ma jeszcze sporo tutaj do powiedzenia. Link cały czas partneruje, zobaczcie, Link, dobry setup, 4-godzinowy. O, tutaj można sobie narysować, chyba dałem nawet, tak, mamy tutaj takie wyłamanie, ale no nie było tego wolumenu tutaj za bardzo, jak na jedynkę weźmiemy, czy był, nie, był tutaj na jedynce ten wolumen, o, więc jest to takie teraz konsolidacyjny taki pakiet i wyjście powyżej poziomu 7.81, a potem to dam na Telegram, będzie, o, proszę bardzo, będzie świadczyło o tym, że Link może iść do góry. I zobaczcie, to jest taki typowy wykres tutaj. Kop i handel. I będziemy szli na granicę 9 dolarów. Ale to tyle, jeśli chodzi na razie o te setupy. Jeszcze EOS chyba tylko był całkiem, bo jest w parabolicznym ruchu. No i się też wyczerpał. Ale zobaczcie, wszystkie te waluty mają dobre setupy dolarowe, więc podejrzewam, że tor Bitcoinu dopiero zakończy się w okolicach późnego sierpnia, września. Z takim ładnym przytupem. Kto wie, 20 tysięcy nawet. Zobaczcie, hash rate, jeśli chodzi o sieć, rośnie cały czas do góry. Już przeszło swoje all time high tutaj, więc Bitcoin nie zwalnia, sieć jest super silna i nie ma tutaj co się tutaj rzucać. To jest dystrybucja, czyli główne pule, jakie są. Wiadomo, teraz, żeby coś kopać, trzeba się być w jakimś większym, nie wiem, mieście. Chociaż też mniejsi tutaj kopią, zobaczcie. Dlatego to jest cała ich mniej zdecentralizowaność. Na przykład Poolin ma dużo, BTC.com, F2Pool, Huobi Pool ma też dużo, Ant Pool, czyli Ant Miners,
OKX pool ma też sporo, czyli giełdy organizują swoje pule i tam można dać swoją moc obliczeniową i wtedy też jest się częścią po prostu tego hash rate'u potwierdzającego i dostaje się w nagrodę Bitcoinie. Zobaczcie, mamy ogromnie dużo baniek, ale co się tutaj pojawia? Pojawiają się projekty zdecentralizowane, nowe DeFi, pochodzące też właśnie z Uniswapów i innych giełd zdecentralizowanych, więc zachodzi tutaj zmiana, bo jeżeli podpinamy sobie takiego Uniswapa, no to możemy zmieniać już, na przykład chcielibyśmy kupić Unibright, o którym zaraz będę mówił, no to Unibright dostępny jest, powiedzmy, tak jak sobie sprawdzimy, tutaj UBT, dostępny jest na przykład na Bittrexie i HBTC i HitBTC, ok, giełdy, które nie trawię. No ale na Uniswapie, zobaczcie, możemy go sobie wymienić normalnie, podpinamy tylko nasz wallet ETH do MetaMaska i tutaj właśnie mamy i wymieniamy i koniec. I nie ma żadnego śladu, co, gdzie, jak, gdzie, kiedy, tylko wymieniamy i koniec. I właśnie dlatego to jest coś takiego. I na przykład Unibright teraz pracuje nad tak zwanym tokenizacją różnych invoice'ów, czyli faktur. Powiedzmy sobie tak, Unibright pracuje na tym baseline protocol, który jest właśnie podstawą tego wymieniania i to jest, będzie bardzo ważne, bo na przykład jak w firmach jest tak, że jeżeli masz biznes, nie masz dużo kasy, to bank daje tobie kasę na podstawie tego, że masz jakiś tam invoice, czyli fakturę, którą ktoś zapłaci ci za 30 dni, powiedzmy, albo za 50 dni, albo za tydzień, ok? Ale tych pieniędzy nie masz. No i ty dajesz to do banku, a bank wtedy daje tobie kasę, ok? Tego nie ma w blockchainie. I pomyślcie sobie, że ktoś gdzieś na Karaibach, innej wyspie, oferuje ci dom, najem, ok? Że będzie ci płacił i ty masz to tą fakturę tutaj, że będzie on ci płacił ten najem. To jest gość na Karaibach. Twój lokalny bank nie przyjąłby tego, nie dałby ci kasy, ale bank zdecentralizowany, czyli zdecentralizowana cała giełda, DeFi powie ok, bo widzi, że to jest wszystko w blockchainie. Okay? I ty już mając apartament, powiedzmy gdzieś w Hiszpanii kupiony, już podpięty do jakiejś agencji, która ci płaci, już możesz wziąć kredyt sobie i na przykład wszystkie te płatności, które tam będą, powiedzmy, od lipca do września, ci wakancjariusze, którzy tam, ci holidayowicze, którzy tam przyjadą, ty już możesz te pieniądze zdeponować, bo bank bierze to w zastaw, oczywiście da ci tam, nie wiem, 50% możliwości brania tego kredytu, tam pewnie jakieś będą te, ale już możesz to zastawić i już kupić sobie na przykład za to, powiedzmy, samochód. Okay? Gdzie normalny bank nie dałby ci tego, dlatego banki normalne, komercyjne i cały ten tutaj syf będzie zlikwidowany. To nie da rady tak być. Dlatego większość się przenosi właśnie w to jest DeFi, zdecentralizowane. I pomyślcie, każdy może tu robić wszystko. Na przykład pani Anna, kwiaciarka, okej, czy Grażyna, ma swoją kwiaciarnię, ale chciałaby mieć pełno innych kwiaciarni w Polsce. No wiadomo, nie ma floty, a bank będzie chciał bardzo, bardzo dużo na takie rzeczy. Więc ta pani bierze swoją kwiaciarnię, przedstawia ile tutaj ma tych zarobków, daje to na blockchain, ok, i na tym blockchainie mówi, że chciałaby 10 milionów PLN-ów uzyskać, ale w zamian tego wszyscy będziecie mogli mieć część tych kwiaciarni, będziecie właścicielami, czyli taką tokenizację robi. No i wtedy Czesiek, Marek, Jacek, Konrad, nie wiem, Przemek widzą to i mówią, hej, ja postawię stówkę. Konrad mówi, ja postawię 10 stówek. Asia mówi, ja mam 5 złotych. Ktoś tam ma coś. Ktoś tam, i tych ludzi jest mnóstwo tutaj i wszyscy uderzają w ten, to coś, a pani Grażyna ma od razu pieniądze. Widzicie? Normalnie pani Grażyna musiałaby iść na giełdę, tutaj poznać koledzi w krawatach, okej, i kosztowało to dużo kasy, więc nie miałaby szans, a tutaj ma szansę. Ma szansę po prawie zerowych kosztach. I wy byście byli już akcjonariuszami, mielibyście kasę z tego, a pani Grażyna podbiłaby Polskę z kwiatami. Widzicie, jakie to jest proste? Każdy ma szansę wtedy. Nie tylko jakiś grubas urodzony, nie wiem, w pieluszce Pampers, w oblanym, nie wiem, mlekiem z najwyższej półki. Sztucznym oczywiście. Tutaj mówiłem o tym DXY, właśnie, że dolar spada po ostatnich 2 latach.
i Golden Silver rośnie, czyli ten DXY, ten wskaźnik, w którym właśnie pokazywałem tutaj na wykresie DXY, jest tutaj w odwrocie, no i maleje, prawda? Zaraz, DXY jest, o tutaj, w tym większym pudełku, i maleje. Więc to jest taka stabilność po prostu tego dolara. No i jeżeli rosną kryptowaluty, rośnie Bitcoin, rośnie srebro, to znaczy, że ludzie uciekają, bo nie widzą sensu w tej walucie. No i dlatego tak się dzieje, że jest po prostu coraz gorzej. Tym samym wtedy ta waluta jakby, no nie ma kto trzymać tych toreb, bo tak jak mówiłem wiele razy, rząd drukuje, robi brrrr, pełno tego, a my trzymamy ich torby. Widzicie, że już poszczególne rządy, banki zabraniają wypłacania gotówki, czyli musimy trzymać ich torby i mówić tak, dziękuję wam politycy, że kupujecie socjalowcom kolejne domy i dolejcie dopłaty do rentu i do wszystkiego innego, ok? Więc wszyscy trzymają torby, ludzie nie mogą uciekać. No i to jest właśnie błąd. W Stanach 32%, wczoraj o tym zresztą mówiłem, ale tu użytkownik mi podesłał właśnie taki tutaj artykuł, więc też go tutaj właśnie wyświetlę. I 32% tego plunżu ekonomicznego, gdzieś tu miałem sobie tutaj. Zobaczcie, spadek właśnie produktywności, czyli to był, ta kontrakcja ostatniego kwartału była właśnie spowodowana tym głębokim cofnięciem się. To jest najważniejsze. Consumer spending. Pamiętajcie, że gospodarka amerykańska chyba w 85% opiera się na consumer spending, czyli wydawaniu pieniędzy. Polska zresztą też. Więc jeżeli jest zatrzymana aktywność, że ktoś nie może pójść kupić w sklepie czegoś, ani pójść do pracy, to to wszystko po prostu spada w dół. Ok? I to jest podstawa. Żeby to utrzymać, trzeba drukować kasę. Jak się drukuje kasę, wtedy my mamy jej mniej wartości. Jeżeli drukujemy nie pracując, ceny utrzymują się, a powinny spadać, żeby dopasować się do naszego poziomu, prawda? A one idą do góry i wtedy my nie możemy ich złapać. Narzekamy, przeklinamy. Tak to właśnie działa. Działa to tak, że ludzie dostają w dupę, co pracują. No ale drukowaniem, zobaczmy, ile jest największej długu. Nominalny dług to jest 20 trylionów, oczywiście jest on o wiele, wiele teraz już większy. World Debt Clock. O, clock. Zaraz zobaczymy. National. O, to chyba to będzie. Momencik. Proszę bardzo. Mamy już 26, więc jest już to o wiele więcej, już to jest stary wykres. No i cały czas bije ten dług. Zobaczcie, tutaj są pełno różnych rzeczy. Total Security Liability, czyli zobaczcie, mamy tutaj o właśnie różne socjalne dopłaty, socjalne akcje, różne budowanie domów, mostów, tego wszystkiego. To tutaj Medical Care, mamy 30 tutaj jeden, nie wiem, już te cyfry są po prostu zbyt duże. US Unfunded Liability, czyli to wszystko są długi, to jest bardzo ważna sekcja, bo tych rzeczy nikt nie dostał, ok? One jeszcze tutaj są i jeszcze trzeba je tutaj dać. Więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Kolorowe cyferki, revenue tylko 2 biliony, a tutaj mamy 26. To tryliony po angielsku, po angielsku, no, w nomenklaturze u nas są miliardy, jedno do tyłu. Chociaż nie wiem, czemu właśnie nie używamy wszyscy jednostek SI, ale to, co ja tam mogę wiedzieć, gówno. No i patrzcie, tutaj domestic mamy, zobaczcie, 26, a 19 zwrotu całego. Prawie 20, no to powiedzmy, jesteśmy 6 na minusie tutaj. Jak to się spłaci? Widzicie? Tak to właśnie to wygląda. Gdzie to jeszcze jest? Taka infografika. Brazylia 2, China 7, prawdopodobnie o wiele więcej. I tak to właśnie tutaj wygląda. Jest tu gdzieś Polska, Niderland, Spain, Czech. Też się pewnie sporo zmieniło w Polandzie. Ireland. No, nie mogę znaleźć za bardzo. A tutaj mamy wizualne przedstawienie. Taki klocek to 100 miliardów. Ok? Więc zobaczcie. Tu mamy taki klocek, trochę jest mniejszy. Tak, Silver 43. Tutaj mamy kryptowaluty 244. Wszystkie. Bitcoin ma, podejrzewam, 140, 150, to możemy sprawdzić sobie na tutaj Coin Paprika, ile ma w tej chwili Bitcoin. Bitcoin ma w tej chwili kapitalizację łączną 209 market cap. Ok, więc 209. Military spending, zobaczcie, bom. Ja tylko zrobię jedną taką rzecz, którą nie zrobiłem.
wcześniej. O, kopiuj. Zobaczcie. USA, Fed Balance Sheet, patrzcie, to jest added do January, a teraz jest jeszcze więcej, bo 6 trylionów przecież w marcu drukowali, więc jest jeszcze więcej tego wszystkiego. Okay. Różni miliarderzy, tacy jak tutaj, ta ekipa, mają tyle. Okay. Pamiętajcie, to jest Bitcoin. Okay. Złoto, to jest Bitcoin. Fortune 500, czyli ci najwięksi tutaj, co mają różne rzeczy. Stock market, to jest Bitcoin. Monetary supply, to jest Bitcoin. Patrzcie. Global debt, tutaj mamy domestic, czyli domowy różne. 253 tryliony. Rządy, jakieś tam korporacje niefinansowe, finansowy sektor, zobaczcie. No i mamy global real estate, czyli nieruchomości. 280 trylionów. Rezydencja, komercyjne i przemysłowe, agriculture, czyli te farmy. Bogactwo. Północna Ameryka. Europa. Azja, Pacyfik, India. China. Afryka. Derywatywy, czyli to, co jest najwięcej. Patrzcie. Patrzcie, ile długu to jest ukryte. I to ma właśnie pierdzielność. To jest ta bańka wszystkich baniek. Derywatywy. Ile ich jest tutaj? Derywatyw? 558 trylionów. Podejrzewam teraz więcej. To ma właśnie siąść. No i zobaczcie, ta kasa nie zniknie, tylko zostanie gdzieś wypłacona. Myślicie, gdzie ona pójdzie? Złoto, srebro, Bitcoin. I ile mamy jeszcze wzrostu, skoro Bitcoin to tylko tyle. Ok? O tym właśnie chciałem powiedzieć. Także wszelkie różne technologie DeFi, to będzie właśnie to. I tak jak na przykład Ren ma robienie możliwość właśnie dawania różnych rzeczy do DeFi z różnych innych blockchainów, to będzie wielka rzecz. No i dobra. Euro PKB, największa recesja, czyli to co mówiłem, w kwartał drugi już się zbliżamy tutaj do właśnie do domknięcia, wszyscy będą tutaj dawać teraz swoje zarobki, no i będzie ta bieda tutaj, bieda. No i już słyszymy o tym, że będzie kolejne zamknięcie, fałszywa ta fala zachorowań przecież rośnie, no i znowu będziemy coś takiego mieli. A tymczasem masowa przecena działek budowlanych, tanieją zwłaszcza najmniejsze, więc w tej chwili dzieje się chyba to, co mówiłem przedtem, już ludziom puszczają nerwy. Pamiętajcie, że bardzo dużo ludzi straciło dużo biznesów, mają mniej pieniędzy, mniej różnych dopłat, mniej wypłaty przede wszystkim. No i tą kasę skądś trzeba brać, więc teraz wszystko będzie powoli na sprzedaż. Jakieś usługowe rzeczy, typu remontowe, będą po prostu taniały, za psie pieniądze wkrótce będzie można je wyłapać. Więc jak ktoś planował remont, a ma pracę, ma jakieś inne rzeczy, nie wiem, interesuje się inwestowaniem, no to w tym wypadku będzie to bardzo korzystne dla niego. Ale to już się zaczyna w tej chwili, to są tylko działki na razie. A co będzie potem, to już zależy. Więc to tyle na dzisiaj. Niedługo nakręcę filmik o OKX, takiej właśnie giełdzie, która będzie bardzo dobra, jeżeli ktoś uczy się właśnie tradować, i tutaj są w playliście Szybki Start, są ta seria filmików, które pokazują te podstawy, jak czytać wykresy, podstawowe strategie i takie różne inne, jest też poradnik krypto tej walutowy i tutaj będzie właśnie kolejny odcinek, chyba właśnie tutaj go dam w tym tutorialach, albo nową serię zrobię o giełdach i będzie można coś tutaj sobie zobaczyć. OKX jest giełdą, gdzie będziecie mogli kupić właśnie swoje waluty, ale co najważniejsze, do początkujących mają tak zwany paper trading, czyli mają możliwość kupowania rzeczy, znaczy takie sztucznego tradowania bez żadnego ryzyka, więc wtedy będzie można sobie robić. I mają też różne dźwignie, inne rzeczy, ale to opiszę na tej giełdzie. Więc na razie.